Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Europa musi być fortecą, musimy wspierać Europę. Jeśli nie wesprzemy teraz Ukrainy, to kolejne kraje potencjalnie będą zagrożone, no i później Brytyjczycy będą musieli walczyć i nikt tego nie chce. Witam Państwa na kanale Czarne Niebo. Naszym gościem jest George Byczyński ekspert polityczny i redaktor naczelny British Pulse. Ważny temat wczoraj w Polsce był premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, ogłosił pomoc dla Ukrainy, ogłosił zwiększenie wydatków na obronność w Wielkiej Brytanii. Media polskie oczywiście o tym temacie pisały, a co mówi się w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii to było również ważne wydarzenie z wielu powodów. Przede wszystkim zwiększenie procentu PKB na obronność do 2,5%. Tutaj, co prawda, mało kto pamięta, ale to opozycja już wnosiła taki pomysł, żeby to, żeby to podnieść do 2,5%. Natomiast oficjalne ogłoszenie tego przez premiera Sunaka było niezwykle ważne. Ważne. Rysunek powiedział również, że ekonomia Wielkiej Brytanii przechodzi na taką ścieżkę wojenną. Oczywiście takie rzeczy mogą być pozytywne, ponieważ to przyczynia się do odstraszania potencjalnych wrogów od, od Wielkiej Brytanii i sojuszników Wielkiej Brytanii. Natomiast umówmy się, ja przynajmniej tak to oceniam, to nie jest war path footing, jak to, jak to nazwał premier Sunak. Porównajmy sobie na to, jak wygląda gospodarka Rosji, gdzie mówi się, że może nawet 40% ich PKB jest przeznaczone na cele związane z wojną. Więc. Wielka Brytania się przebudza trochę z takiego, z takiego snu. Wielka Brytania nie ma już tych sił militarnych, które miała. Ostatnio rozmawiałem z wojskowymi, którzy powiedzieli mi, że po II wojnie światowej Wielka Brytania miała tak potężne siły na Pacyfiku, gdzie w porównaniu teraz to jest jakieś 20%, 20 tego, co miała, miała wtedy, więc nie jest to taka pozycja, jaką miała. Natomiast Wszystkie te rzeczy, które teraz e, powiedział premier Sunak, czyli zwiększenie 2,5% i e, w, kolejne wsparcie dla Ukrainy, mówimy tutaj o, o, o około pół miliarda e, funtów, więc to jest takie największe jednorazowe wsparcie dla Ukrainy od Wielkiej Brytanii dotychczas. To już jest coś e, poważnego. E, jest to oczywiście część tego, co Brytyjczycy e, Ukraińcom wysyłają i oferują. E, w tych pół miliarda funtów mówimy, o, o, o 60 łodziach, mówimy o e, przynajmniej 400 um, wozach opancerzon opancerzonych, między innymi wozy Husky, pojazdy, e, mówimy o 6 milionach Amunicji, to może dla Ukraińców ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kropla w morzu ich potrzeb. Natomiast no, to jest to, czego potrzebują najbardziej. Też oczywiście pociski. Ogłoszono 1600 pocisków, tym Storm Shadow, które odniosły wiele sukcesów już na, na terenie wojennym na Ukrainie, więc to były bardzo ważne obietnice, bardzo ważne decyzje, no i odbyły się również w Polsce. Pokazuje, to przypomina o tym, że Polska jest tym krajem frontowym, jest niezwykle ważnym krajem frontowym. Brytyjczycy ogłosili też, iż samoloty Typhoon będą u nas stacjonowały oprócz już wielu tysięcy brytyjskich żołnierzy. To jest też pozytywny sygnał. Ponieważ to jest pewnego rodzaju odstraszacz i sygnał wobec Rosji ten teren jest, jest chroniony. Przypomnijmy sobie, jak Izrael, jak sojusznicy Izraela zadziałali, gdy zostali zaatakowani przez Iran. Natychmiast podniosły się samoloty przynajmniej dwóch, trzech krajów sojuszniczych i strączyły prawie wszystkie rakiety. Więc oceniam to pozytywnie, że kolejne takie wsparcie dla, dla Polski zostało tutaj ogłoszone, bo mam nadzieję, że będzie. Będzie to odstraszacz, który nie dopuści do żadnej potencjalnej wojny na terytorium Polski. A jak podchodzą do tego Brytyjczycy? Czy Brytyjczycy popierają pomaganie Ukrainie? Czy te nastroje proukraińskie spadły? Tak jak obserwujemy to też w innych miejscach w Europie. Jak dużo jest tych głosów przeciwko? To nie nasza wojna. Niech sobie radzą sami, nie mieszajmy się. Niezwykle mało. W porównaniu, na przykład, do Ameryki, kiedy faktycznie ta ideologia izolacjonizmu jest rozpowszechniona, szczególnie w różnych skrajnych skrzydłach, czy lewej strony politycznej, czy prawej, szczególnie wśród republikanów, no to jednak w Wielkiej Brytanii. Nie ma czegoś takiego ani w mainstreamie, ani w jakichś czeluściach internetu. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że Europa musi być fortecą, musimy wspierać Europę. Jeśli nie wesprzemy teraz Ukrainy, to kolejne kraje potencjalnie będą zagrożone, no i później Brytyjczycy będą musieli walczyć, i nikt tego nie chce. Więc im więcej zrobimy teraz, im bardziej teraz wspomagamy, tym jest to takie, takie no, zainwestowanie w bezpieczeństwo na, na przyszłość. Bry Brytyjczycy sobie z tego zdają świetnie sprawę. E, I również opozycja mówi dokładnie to samo. I to jest bardzo ważne, bo jeszcze niedawno, kiedy e, liderem opozycji był Jeremy Corbyn, e, który miał różnego rodzaju kontakty wręcz e, komunizujące, no to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, jakie byłoby podejście teraz do, do tego konfliktu. Natomiast Keir Starmer mówi głos, e, słowo w słowo e, to, co premier Sunak, więc jest to. E, Również bardzo pozytywna, ważna rzecz przy potencjalnym e, e, zmianie e, rządów w zbliżających się wyborach w Wielkiej Brytanii e, pod koniec tego roku. Premier Sunak w swoim wystąpieniu wczoraj w, w Warszawie e, powiedział także, że ta wojna nie jest. E, Czymś odległym dla, dla Brytyjczyków, to nie dzieje się gdzieś tam daleko, to są dotykające ich tematy ze względu chociażby na wzrost cen energii w Wielkiej Brytanii, ze, ze względu na ataki rosyjskie na różne osoby, ataki chemiczne na terytorium Wielkiej Brytanii, a także na weaponizację, wykorzystywanie jako broń. Zjawiska migracji. To zjawisko migracji też wczoraj było dosyć ważne. Wiele pytań dziennikarzy dotyczyło decyzji podjętej dzień wcześniej. Tak, zdecydowanie. Tutaj no, sukcesów oprócz tego ostatniego w temacie powstrzymywania nielegalnej imigracji zbyt wielu nie było. Premier Sunak w ubiegłym roku, jako jedna ze swoich pięciu głównych obietnic wyborczych, powiedział, że powstrzyma całkowicie lub w dużej mierze przypływ nielegalnych imigrantów na, na małych łódkach. To się zupełnie nie wydarzyło. Imigrantów nielegalnych przypływa więcej Niż kiedykolwiek, i również legalna imigracja jest też tematem, który jest podnoszony bardzo często, ponieważ dziesiątki, setki tysięcy ludzi przyjeżdża na, na, można w cudzysłowie to nazwać, lewych papierach studenckich czy innego rodzaju. Są zatrudniani nie do końca w pracach, które przyczyniają się do, do, do rozwoju gospodarki. Robią to tylko po to, żeby przyjechać na wyspy, otrzymać jakąś, jakąś pracę, później zro, zaczynają robić coś innego. Więc więc tutaj ym, pomiędzy Izbą Gmin i Izbą Lordów odbył się tak zwany ping-pong, prawda? Izba Lordów y, też ma taką y, ważną y, funkcję wprowadzania poprawek i tak dalej, natomiast no nie może przeważyć nad, nad Izbą Gmin. Izba Lordów chciała y, y, troszeczkę y, wprowadzić różnych zmian w tak zwanym Rwanda Bill, czyli w, w tym akcie wysyłania nielegalnych imigrantów do e, państwa Rwandy, żeby tam y, wszelkie kwestie biurokratyczne tych nielegalnych imigrantów były y, y, sprawdzane i dopiero później mieliby przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, jeśli faktycznie byliby zaakceptowani. Więc to teraz przeszło... Y, przez Izbę Gmin. To jest niezwykle ważna ustawa parlamentu, ponieważ wreszcie coś teoretycznie z tymi nielegalnymi imigrantami można, można zrobić. Ogromna część społeczeństwa traktuje to wręcz jako temat numer jeden. To znaczy, okej, okay, mamy konflikty, mamy gospodarkę, mamy różnego rodzaju problemy, ale to, że przyjeżdżają nielegalni imigranci na wyspy i rząd nic z tym nie robi, tylko daje im zakwaterowanie, daje im jedzenie, daje im niesamowite możliwości. To traktują jako łamanie prawa, więc to jest faktycznie jeden z najgorętszych e, tematów. I faktycznie padło bardzo mocne stwierdzenie od premiera Sunaka, jak był w Rzymie parę miesięcy temu. Powiedział, że nielegalni imigranci są częścią wojny przeciwko Europie, przeciwko Zachodowi w celu destabilizacji kontynentu. To były bardzo mocne wypowiedzi, których z reguły nie słyszymy w polityce brytyjskiej, ale tutaj faktycznie te, te rzeczy zostały. Zostały połączone. Także to jest również jeden z najgorętszych tematów. Na szczęście nie jest to łączone z tym, co się dzieje na Ukrainie. To znaczy, ludzie nie mówią tutaj, Brytyjczycy, nie mówią, że musimy pomóc naszym szkołom czy powstrzymać nielegalnych imigrantów, a pieniądze idą na Ukrainę, więc nasze priorytety są do góry nogami. Nie, Brytyjczycy mówią, Musimy powstrzymać nielegalnych imigrantów, musimy zainwestować w edukację, w NHS, służbę zdrowia, ważne tematy i musimy wspierać sojuszników na wschodniej flance NATO i oczywiście Ukrainę. Więc tutaj te tematy idą w parze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był George Byczyński specjalista, ekspert polityczny, redaktor naczelny British Polsa. Ja przypominam Państwu, zachęcam do subskrypcji i do wspierania nas na patronite.pl ukośnik czarne niebo.